Przede wszystkim dzisiaj przedstawiam przypowiedź Jasnowidza dotyczącą Bliskiego Wschodu, a dokładnie zdarzeń, które według Jasnowidza będą mieć miejsce w kwietniu 2020 roku. Oraz interwencja Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. No właśnie, czy to będzie chodziło tak naprawdę o Iran, a może inne państwa na Bliskim Wschodzie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku. Jeśli mi jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Dzisiaj na temat przepowiednia Jasnowicja Jackowskiego na kwiecień 2020 rok. Dokładnie jest to przepowiednia dotycząca Bliskiego Wschodu. E, tutaj Jasnowiec mówi w ten sposób, że na Bliskim Wschodzie. Będą mieć miejsce wewnętrzne poważne problemy, do tego stopnia, że USA będzie chciała na to odpowiedzieć. Do tego stopnia, że USA będzie chciała na to odpowiedzieć, będzie chciała w ten tam praktycznie interweniować. Czyli można się spodziewać, że ciąg dalszy tego konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, czy de facto między Iranem a tutaj Izraelem, będzie miał miejsce w kwietniu, tak? Jak na razie ten konflikt można powiedzieć, że przygas, a być może to będzie związane z innym państwem, być może to będzie związane z Irakiem. Wiemy przecież o tym, że przecież Irak kazał się wynosić, tak? Oni konkretnie powiedzieli, nie było żadnych tam czułych, słówek, tak, tylko konkretnie mówili, wojska amerykańskie mają się jak najszybciej wynieść z terenu Iraku, no bo przecież tutaj Irakijczycy obawiają się tego, że rakiety będą spadać praktycznie na Irak, na bazy wojskowe, bazy amerykańskie znajdujące się w Iraku, no i Irakijczycy będą ginąć tak naprawdę, tak, tutaj zamiast Iran uderzyć w Stany Zjednoczone, to uderzy w bazy wojskowe, bazy amerykańskie, ale znajdujące się w Iraku, przecież na praktycznie 120-160 kilometrów od Bagdadu znajduje się bardzo duża baza wojskowa. Donald Trump nawet chce, żeby tutaj Irak zwrócił Stanom Zjednoczonym 3 miliardy tam chyba dolarów było za zbudowanie praktycznie tej bazy wojskowej. Irak oczywiście takich pieniędzy nie ma, nawet nie chce po prostu tych pieniędzy zapłacić no i jest tak naprawdę sytuacja patowa, tak, no a wiadomo też, że Stany Zjednoczone chcą mieć bazę wypadową, tak, do tego, żeby do, do późniejszych działań, czy na przykład walka z Iranem, czy na przykład inne działania w obrębie Bliskiego Wschodu, na przykład Syria, chociaż z tej Syrii trzeba powiedzieć sobie wprost, że się praktycznie już wynieśli Amerykanie, no właśnie, tutaj Jasnowiec mówi o tym, że w kwietniu 2020 roku na Bliskim Wschodzie dojdzie do wewnętrznych poważnych problemów i USA będzie chciało na to odpowiedzieć, może te wewnętrzne problemy to będą problemy na Bliskim Wschodzie, właśnie między Irakiem a Iranem, tak, że na przykład Irak będzie zaangażowany, znaczy będzie dostawał właśnie te rakiety rykoszetem. I tutaj będzie wściekły na Iran, i może dojść do konfliktu między tymi dwoma państwami, tak? Zobaczcie sobie, jaka ta skurialna sytuacja. Można powiedzieć, gdzie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak? Teoretycznie tu powinno się bić Iran ze Stanami Zjednoczonymi, ale Iran będzie atakował bazy wojskowe Iraku, tak? No i na tym na, na dobrą sprawę skorzystają Amerykanie, tak? Bo Amerykanie powiedzą, jak Iran, nie dość, że atakuje teraz nas, to jeszcze atakuje praktycznie Irak, to musimy wkroczyć z całym impetem, z całą odpowiedzialnością, praktycznie, jeśli chodzi o Iran. Thank you. Więc nieprawdopodobna tutaj sytuacja, to, co się będzie miało miejsce, będzie się, dziać, będzie się działo praktycznie na Bliskim Wschodzie. Na razie chronologia zdarzeń jest następująca, tak? A więc wiemy o tym, że generał irański został zamordowany, został praktycznie tutaj zastrzelony z drona. Kolejna sprawa to była taka, że Iran odpowiedział atakiem rakietowym na bazy wojskowe znajdujące się w Iraku. Tam też się znajdowały w tych bazach wojskowych nie tylko żołnierze amerykańscy, ale także 150 żołnierzy polskich. Według informacji żadnemu żołnierzowi nie stało się nic, żaden polski żołnierz nie zginął. No i na razie sytuacja tutaj jest jakby tutaj ustabilizowana, tak? Można powiedzieć, w jakim stopniu. Oczywiście dalej ta sytuacja jest napięta. No, tutaj są niebezpieczne tak naprawdę kroki, tak, no bo dalsze kroki e, mogą być bardzo niebezpieczne, gdyby na przykład doszło do użycia jakiejś bomby atomowej broni nuklearnej, tak. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, że Iran rzuca głowicę nuklearną, czy wystrzeliłby głowicę nuklearną, nie, tak. Oczywiście o mniejszej sile rażenia tu nie o to chodzi, żeby zgładzić pół świata, na przykład na Irak, tak, żeby Irak został zniszczony. No, nieprawdopodobna tutaj sytuacja by była, co by się praktycznie działo na Bliskim Wschodzie, tak. Poza Zatem jasnowicz wcześniej mówił o tym, że ma miejsce tutaj układ polityczny między trzema państwami, to jest Rosja, USA oraz Turcja, że praktycznie te trzy państwa tworzą układ polityczny, one podzieliły się łupem na świecie, tak, że te trzy państwa praktycznie podzieliły się łupem na świecie. No, szokująca tak naprawdę teoria na pierwszy rzut oka, no bo przecież każdy z nas jest uczony i też wpaja nam się wszędzie w mediach, tak, że Rosja i USA to są wrogowie, wrogo nastawione mocarstwa. Chociaż trzeba sobie powiedzieć wprost, że silni zawsze trzymają się z silnymi, tak? z mocnymi tak naprawdę, więc tutaj być może rzeczywiście tak jest, że Rosja i USA ma taki niepisany układ polityczny tak? i chcą podzielić po prostu się upami pozostałymi mniejszymi państwami, chcą po prostu te państwa pożreć, tak? tak te duże ryby, które po prostu zjadają te mniejsze ryby, tak samo tutaj w tym przypadku te duże mocarstwa, które pożerają właśnie te mniejsze państewka. Także tak tutaj wygląda. Czyli można powiedzieć, że dalsza część tutaj tych działań wojennych na Bliskim Wschodzie będzie mieć miejsce w kwietniu 2020 roku. Wtedy to właśnie Stany Zjednoczone będą interweniować, tak? Będą praktycznie interweniować. Natomiast no, tutaj jest też jakby kuriozalna sytuacja, bo Iran uznał praktycznie Stany Zjednoczone za terrorystów, tak? I Donalda Trumpa. Oni to uznali praktycznie oficjalnie. Została przyjęta taka uchwała prawna, tak? Czy też ustawa czy jakieś rozporządzenie, że z, z, tutaj uznano praktycznie Stany Zjednoczone za grupę terrorystyczną oraz Donalda Trumpa tak za terrorystę. Tak to zostało u, ustalone, więc Iran tak naprawdę nie zakończył tych swoich działań tylko tym jednym oszczałem rakietowym, tak? No bo zobaczmy sobie, że jak Stany Zjednoczone ogłosiły Osama Bin Ladena jako terrorystę, tak? I al kaidę jako grupę terrorystyczną, no to cały czas praktycznie ta grupa terrorystyczna była ścigana, tak? E, oczywiście media już nas Potem nas nie informował o mniejszych, o zatrzymaniu mniejszych czy większych, po prostu tam osobach kluczowych, praktycznie w tej organizacji. No ale na przykład później zamordowanie Osama Bin Ladenę, to, to miało miejsce, to jeszcze praktycznie miało miejsce za kadencji Baracka Obamy, to było po prostu publicznie pokazywane, tak. Więc tutaj, jak Barack Obama razem z innymi dowódcami wojskowymi przyglądał się do tej całej operacji na komputerach czy na monitorach jakichś komputerów, tak, widział praktycznie całą tą sytuację. Więc tutaj rzeczywiście mamy sytuację, że ten konflikt będzie cały czas narastał, tak, ten konflikt między tymi mocarstwami, może ten kontakt, ten konflikt też rozdać się na poszczególne państwa, tak, na inne tutaj też państwa, mogą brać w tym udział też pozostałe praktycznie państwa, czyli zobaczmy sobie sytuację, tak, na Bliskim Wschodzie wojna, tak, ta, ta o której przed chwilą mówiłem, stan Zjednoczone kontra Iran, a mało tego, to jasnowicz mówi o tym, że Rosja w tym czasie zaatakuje jedno z Dwóch państw, albo też Białoruś, albo też Ukrainę, tak? Zupełnie w innym miejscu na świecie, zupełnie jakby odciągnie uwagę od opinii publicznej, tak? Wszyscy będą zainteresowani tym, co będzie, będzie się działo praktycznie na Bliskim Wschodzie, a w tym czasie Rosja właśnie zaatakuje Białoruś, albo też Ukrainę, tak? Już został dokonany aneks Krymu w 2013 roku. Białoruś praktycznie jest wystawiona jak na tacy, tak? Mało prawdopodobne, żeby tutaj za Białorusią ujęły się jakieś instytucje europejskie, międzynarodowe. To jest raczej mało prawdopodobne, Białoruś zostanie pożarta czy zostawiona na, na, na pożarcie praktycznie Wilków, tak, chyba, że się obroni, tak, z, w, w, w konfrontacji z Rosją, ale dla mnie to jest raczej mało prawdopodobne, tak? Mało to po prostu dla mnie jest prawdopodobne. Taki scenariusz, jaki ja bym na przykład widział, to poza działaniami wojennymi, tak, między Rosją a Białorusią, to sytuacja taka, gdzie Białoruś tak naprawdę, Rosja wchodzi do Białorusi, początkowo Białoruś prowadzi działania wojenne, a następnie tutaj Łukaszenko ucieka tak naprawdę z Białorusi razem z całą swoją świtą, rodziną, najbliższymi odlatuje, tak, zupełnie do jakiegoś kraju, nie mówię, że do Rosji, czy do jakiegoś innego po prostu zaprzyjaźnionego kraju. Taka jest moja przynajmniej, taki mój scenariusz, tak, być może Łukaszenko będzie do samego końca trwał, tak, i walczył i tak dalej, no ale ja, ja tak przynajmniej tak sądzę, natomiast Ukraina to byłaby inna sytuacja, gdyby została Ukraina zajęta, czy próba podbicia, to tutaj obywatele mieszkańcy Ukrainy walczyliby praktycznie do samego końca, tak? Oni by praktycznie walczyli do samego końca do ostatniej kropli krwi. Mało tego, wydaje mi się, że ci obywatele, którzy przyjechali do Polski, no ich jest bardzo dużo, chyba tam bodajże milion tak ludzi z Ukrainy przyjechało, no ale mają takie prawo przyjechać, tak? No to wydaje mi się, że oni praktycznie wróciliby na Ukrainę po to, żeby brać udział w działaniach wojennych, tak? To no tak samo jak była sytuacja tutaj nieciekawa między właśnie Iranem a Izraelem i do Izraela przyjeżdżało bardzo dużo ludzi, właśnie obywateli Izraela z całego świata, tak, po to, żeby tutaj ewentualnie brać udział w obronie Izraela, tak. Natomiast dzisiaj pod obronę, można powiedzieć, wziął Izrael, znaczy Stany Zjednoczone wzięły po prostu w obronę Izrael, i to one przejęły pałeczkę. I ten konflikt jest jak między Stanami Zjednoczonymi a, a praktycznie tutaj Iranem. Chociaż trzeba pamiętać o tej jednej przerażającej przepowiedni wizji jasnowidzjackiego, który mówi o tym, że na z zostanie zrzucona, czy też wybuchnie tutaj bomba chemiczna, bio, bomba biologiczna, tak? Taką miał wizję, taką miał przepowiednie. No i teraz, rozpatrując, tak naprawdę to z logicznego punktu widzenia, jest to bardzo prawdopodobne z tego względu że e, Izrael ma świetnie tak naprawdę cały w ogóle mosad, wywiad wojskowy, ale też ma świetny system antyrakietowy, tak więc raczej mało prawdopodobne jest, żeby jakaś rakieta dostała się do Izraela, ale rzeczywiście tutaj też była taka przepowiednia, dokonując, czy ona dotyczyła Izraela, gdzie mówił, że różne ładunki wybuchają mniej więcej w tym samym czasie w danym mieście, tak więc tutaj może być sytuacja, że na przykład w Izraelu może być bomba chemiczna czy też biologiczna umieszczona tak naprawdę w różnych miejscach, w kilkunastu praktycznie miejscach, tak i to to mogłoby po prostu być jakby takie, no, taki atak piorunujący, tak zaskoczenia można powiedzieć, niż po prostu jakby zrzucenie tej, tej rakiety, bo raczej ten system praktycznie antyrakietowy by to wychwycił bardzo szybko. Także tak wygląda sytuacja. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonek dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.